Robimy pierniki pierwszy raz. Jajno. Gdzie na jej dłonie? Jak ugniatają to ciasto. I tu powinna być dołączona teraz taka muzyka, taka. No tak. Skoro ty tak już tu ciężko pracujesz, ja również, to może ja, nie wiem, zaśpiewał jakąś kolędę. Tak. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Nie ma Warszawie, to tu, chociaż na stole. Hej! Piątka! Piątka! Brawo! Halo, co tam robisz? Nic! Co ty przyjechała? Siedzimy sobie z datą. A, bo my pieczemy te pierniki. Rozumiesz? Nie miał się kto przebrać. No ale tu Mikołaj nie jeździ, tylko lata na saniach. No dobrze, to przyleciał, bo nie wiem, czy tam na kółkach. Jakoś to zrobił, bo byśmy go nie widzieli. A. To nie było głupie? Dingo, 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 dingo. No mocno spieczone. Halo! Dzień dobry! Co to za zapachy? O, ja pierniczę! Cześć, Maciu! Ja piernikami pachnie! Dobra. Ale dawaj buziaka. Który zjadłeś? Który tak się robi? Pierniki gotowe, więc można się ubierać. Idziemy teraz na spacer. Ładne? Piękne są. Cudowne. Czas świąteczny to jest magiczny czas, uwielbiamy wtedy chodzić na spacery, jest pełno światełek, jest tak pozytywnie, więc zabieramy maksa najczęściej jak się da. Chodźcie, zobaczcie, jakie tutaj można zjeść, jaką można zjeść pajdę. Takie rarytasy, tak jest zimno, tak jak dzisiaj, no to można sobie skosztować. Na pewno koniecznie. Oczywiście, że to już najsłodszym cukiereczkiem na choince. Chodźmy. Taka duża choinka marzy mi się w nowym domu. Got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Bells jingle, jangle, oh, what a beautiful sight. So jump in bed and cover your head, cause Santa Claus comes to Muchomory. Taka choinka zobowiązuje jak to do naszego nazwiska. Ale myślę, że to nie jest. Come Santa Claus, come Santa Claus, down Santa Claus Lane. O nie, tego! Santa Claus knows we're all got children. So fill your hearts with Christmas cheer, cause Santa Claus. Ale pięknie. Zobacz, kochani, to chyba nasi sąsiedzi z top czwórki. No rzeczywiście. Chodź do nich. Cześć sąsiedzi, dzień dobry. Hej, cześć. Ładny sweterek. Tak, to nasza wspólna decyzja, prawda, żabciu? Ach, no to w takim razie wesołych świąt wam życzymy. Wesołych świąt. Wesołych świąt.
Widzisz? Mówiłam sąsiadowi, też się spodobał. Come Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Kicks in the bricks and all his reindeer. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. W tym roku nie robiliśmy sobie prezentów, ponieważ to jest nasz jeden wielki, duży prezent. Będziemy mieli taką małą wysepkę ze stołu na tym. Tutaj będzie taki duży stół, gdzie wszyscy znajomi będą do nas przychodzić i siadać przy tym stole. Będzie dużo przestrzeni, to będą cały czas goście. O, tu będzie wielka kuchnia. Wielka kuchnia z wyspą, gdzie Rafał będzie zaganiany do gotowania sobie. No raczej. Przecież ja. Ty nie będziesz gotować? No nie. U mnie w domu tata gotuje. A u mnie w domu mama. A u nas będziesz ty. Może chodźmy na górę, pokażę wam sypialnię i pokój Maxa. Maxiu, chodź. Znaczy, przyszłą sypialnię i pokój Maxa, bo na razie tam nic nie ma jeszcze. It's Christmas time in the city. Ring a bell, hear them ring. Soon it will be Christmas day. Strings of street. The shoppers run home with their treasures. Hear the snow crunch, see the kids bunch. This is Santa's big scene. And above all. Kochani, mam nadzieję, że że spędzacie równie fajnie te święta. My już prawie na swoim, spełniamy swoje największe marzenia i mamy nadzieję, że za rok że będziemy mogli spędzić nasze wspólne święta tutaj. Tak, zaprosimy na pewno rodziców i będziemy mieli ogromną choinkę. Tak. Może w kolorze... W jakim kolorze? Choinka musi być zielona. Ale bardziej mówię o ozdobach. No na pewno będzie duża i pachnąca na cały dom. A tam będzie z tyłu... A może nawet dwie? A może nawet dwie, bo tutaj na górze będzie nasza sypialnia. A tam z tyłu będzie pokój Maxa, który też już nie może się doczekać. Wam, kochani, życzymy, żebyście też spełniali swoje marzenia. Żeby nadchodzący rok był właśnie obfity we wiele pozytywnych niespodzianek. No i dalszych wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia.